Leica Deluxe 6 ma taką samą konstrukcję jak ceniony Panasonic Lumix LX7. Projektanci niemieckiej marki nieco zmienili wygląd aparatu, dodając garść eleganckich dodatków i tradycyjną czerwoną kropkę. Wnętrze natomiast pozostało bez zmian. Leica Deluxe 6 to nieduży, świetnie wykonany kompakt z najwyższej półki. Jest bardzo mały i lekki, waży niecałe 300 gramów z akumulatorem i kartą pamięci. Gdy trzyma się aparat w dłoniach, czuć, że to solidny sprzęt, a nie plastikowa zabawka. Ergonomia jest niemal taka jak u poprzedników. Stoi na wysokim poziomie. Zaawansowani fotografowie z pewnością docenią uniwersalną tarczę z tyłu, umożliwiającą prostą obsługę także w trybach manualnych, pokrętło trybów u góry, czy dobrze rozmieszczone przyciski z tyłu. Wartość przysłony zmienia się solidnie wykonanym pierścieniem, ulokowanym tradycyjnie na obiektywie. Obok znajduje się nieduży przełącznik trybów pracy autofokusu. Szkoda, że projektanci pozbawili Deluxe 6 wygodnego, pokrytego gumą gripu z przodu, który jest w bliźniaczym Lumixie LX7. Coś za coś. Taki zabieg sprawił, że kompakt wygląda bardziej stylowo, jednak komfort fotografowania jest znacząco gorszy. Obsługę wspomaga menu ułożone prosto i przejrzyście, a także skrócone menu, Q-menu, z uruchamiającym je dedykowanym przyciskiem na obudowie. Z tyłu znajduje się 3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 460 tysięcy punktów. Niezły, ale słabszy niż u konkurencji. Aparat ma wbudowaną lampę błyskową, mikrofon stereo oraz uniwersalne złącze gorąca stopka, przez które można podłączyć np. wizjer elektroniczny. Elementem wyróżniającym Leicę Deluxe 6 jest bardzo jasny, uniwersalny obiektyw, zaprojektowany właśnie przez Leica o ekwiwalencie ogniskowej 24-90 mm, czyli z czterokrotnym zoomem optycznym. Najważniejsza jest jednak wyjątkowa jasność szkła, która wynosi aż f1.4 do f2.3. Dzięki temu aparatem można uzyskać zdjęcia wysokiej jasności, także przy małej ilości światła oraz bardzo małą głębię ostrości. To najjaśniejszy obiektyw w tej klasie aparatów. Zdecydowanie wyprzedzający pod tym względem swoich głównych konkurentów Sony CyberShot RX100 czy Canona PowerShot S110. Pod obudową znajduje się matryca MOS o wielkości 1 x 1,7 cala i rozdzielczości 12 megapikseli. To sensor nieco większy niż w większości popularnych kompaktów, chociaż o wiele mniejszy niż u kilku najważniejszych konkurentów, np. Sony RX100. Mimo to matryca gwarantuje dobrą jakość zdjęć i niewielką ilość szumów do ISO 800. Cyfrowe ziarno jest już mocniej zauważalne przy czułości ISO 1600. Wówczas spada też oddanie szczegółów. To maksymalna użyteczna wartość, ponieważ przy wyższych mocno doskwierają szumy i spada oddanie szczegółów. Ze względu na mniejszą matrycę, Leica Deluxe 6 ma nieco gorszą jakość zdjęć niż Sony RX100 czy Canon S110. Jednak dzięki bardzo jasnemu obiektywowi, w podobnych warunkach można korzystać z niższych czułości. Bardzo dobrze sprawuje się autofokus bazujący na detekcji kontrastu, który łapie ostrość w ułamku sekundy, nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych. Dotyczy to także trybu filmów, które Leica nagrywa w rozdzielczości Full HD. Leica Deluxe 6 to bardzo ciekawy aparat. Kontynuacja udanych modeli sprzed lat. Tradycyjnie jednak kosztuje o wiele więcej niż odpowiednik bez czerwonej kropki na obudowie. 500 zł tej różnicy to program Adobe Lightroom 4 dodany do zestawu. Po zakupie aparatu nie trzeba się więc będzie martwić o to, czym i czy legalnie będziemy obrabiać zdjęcia. Przed zakupem warto się jednak zastanowić, czy nie lepszą propozycją będzie Panasonic Lumix LX7, którego cena oscyluje w granicach 2, a nie 3 tysięcy. Thank you.